Moim i Państwa porannym gościem jest Marcin Dudaj z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jutro rozpoczną się Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej w Miejskiej Bibliotece. Właściwie to jest to cały miesiąc, bo wydarzeń jest bardzo dużo. Ale nim przejdziemy właśnie do tych wydarzeń konkretnych, no to warto zaznaczyć, z czego wynika ta data. Dlaczego akurat właśnie teraz rozpoczynają się te dni? Tak, no 2 kwietnia to są urodziny Hansa Christiana Andersena. To jest Światowy Dzień Książki Dziecięcej, Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, także to jest ten moment, w którym najlepiej jest rozpocząć Dni Literatury Dziecięcej w Opolu. Zaczynamy w piątek, 31 marca, 2 kwietnia, no to mamy niedzielę, tak, i od tego momentu aż do 29 kwietnia mamy aż 30, ponad 30 wydarzeń, warsztatów, spotkań autorskich w planie, a zaczynamy od nocy z Andersenem, od bardzo ciekawego wydarzenia, bo będziemy wtedy nocować z dziećmi, tak jak zresztą co roku, no za, oczywiście za wyjątkiem pandemii. Natomiast jest to nie tylko nocowanie, to jest też przeżycie ciekawych wydarzeń, to jest spotkanie z książką i tutaj na tej nocy z Andersenem też wrócimy do tradycji opowiadania baśni, do przekazu ustnego. To myślę będzie bardzo interesujące, co będzie miało miejsce zaraz po odczytaniu calineczki. W nawiązaniu do oczywiście baśni Christiana Andersena, a calineczkę odczyta pan Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta Opola, także to też będzie dla nas wydarzenie. Zaraz później grupa Studnia Zero i to są właśnie te osoby, które opowiadają, przekazują w sposób ustny historie, baśnie, legendy. I tutaj gościć będziemy panią Agnieszkę Eisen-Keim. I to jest osoba, która przyjedzie w towarzystwie piosenkarki, wokalistki, turczynki. I nie tylko będziemy opowiadać, snuć baśnie, gawędzić, ale też będzie wokal, będzie muzyka, będą też te tradycyjne nuty tureckie. Czyli tak sądząc po tym, co znajdzie się w tym programie piątkowego wieczoru, raczej późno pójdziecie spać. Zważywszy na to, że zaczynamy o godzinie 20, potem pierwszy punkt programu 20.30, potem 21, potem kolejne atrakcje dla dzieci. W nocy jemy też niezdrową pizzę, więc tak, w zasadzie być może w ogóle nie pójdziemy spać, ale to są urodziny Hansa Christiana Andersena, świętujemy Dni Literatury Dziecięcej, 19, także w ten sposób. Czyli musi się dziać. A co będzie się działo w ciągu całego tego miesiąca, bo tak jak wspomniałeś, te wydarzenia potrwają aż do 29 kwietnia? Tak, tych wydarzeń jest sporo i one przede wszystkim wszystkie są nieodpłatne. Na te wszystkie wydarzenia można zapisywać się grupowo, indywidualnie. Wszystkie spotkania, niezależnie od tego, w jakich godzinach by nie były planowane, to są to spotkania, w których nie tylko mogą wziąć udział grupy zorganizowane, ale też każdy indywidualny Opolan, który jest zainteresowany, czy czytelnik, użytkownik naszej biblioteki. Więc zachęcam wszystkich. Te wydarzenia odbędą się w 7 miejscach w Opolu, czyli w budynku głównym i 5 filiach i 1 oddziale przy placu Kopernika. Jest ich, no muszą Państwo zerknąć do programu po prostu, bo jest ich naprawdę sporo. To są konkursy, to są warsztaty, to są też spotkania autorskie. O tych spotkaniach autorskich możemy chwilę porozmawiać, bo jakby tutaj też chętnie Państwa zaproszę na te wydarzenia, a o szczegóły to poproszę po prostu, żeby sięgnąć do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie znajdą Państwo cały program o 19 Dni Literatury Dziecięcej. Kto zatem będzie gościł w murach biblioteki? Między innymi, tak zaproszę może w ten sposób, w sobotę, 15 kwietnia, Marcin Kozioł, to jest autor literatury dziecięcej i młodzieżowej, to jest też podróżnik, człowiek, który zwiedził ponad 60 krajów i za jedną z powieści, no, która pewnie zrodziła się w trakcie tych podróży, otrzymał nagrodę Magellana za najlepszą powieść podróżniczą dla dzieci. To miało miejsce w 2016 roku, ale teraz też jego książki są chętnie czytane. Będzie u nas z taką dosyć ciekawą literaturą. Ja sobie pozwolę sięgnąć po tytuł Psyjaciele. I jest to książka opowiadająca o 6 wielkich postaciach, ale też o ich zwierzęcych pupilach. Także myślę, że coś interesującego. I tu jeszcze nadmienię, że każde spotkanie, które w naszej bibliotece będzie miało miejsce, bądź w innych bibliotekach Miejskiej Biblioteki Publicznej, to też na tych spotkaniach będzie można kupić książki w bardzo atrakcyjnych, hurtowych cenach, więc chcemy też, żeby ta literatura stała się bardziej dostępna i będzie można się w te nowości literackie danych autorów zaopatrzyć. Kto jeszcze oprócz tego? Tak,
Mamy też spotkanie z Adamem Faberem. Patrzę na datę, 27 kwietnia. To jest też spotkanie o godzinie 17. Przede wszystkim wspominam o tych spotkaniach, które są po południu albo właśnie w weekendy, bo podejrzewam, że więcej osób będzie nimi zainteresowanych. Adam Faber to jest również autor literatury, no tu bardziej młodzieżowej. Kroniki Jaru, taka bardzo rozpoznawalna seria i cykl fantasy. Myślę, że też dużo osób, dużo młodzieży może być zainteresowanych odbiorem tego autora. Adam Faber to pseudonim. Jakby ktoś chciał zapytać o prawdziwe imię, nazwisko, no to musi się pojawić 27 o godzinie 17 w oddziale dziecięco-młodzieżowym, bo to spotkanie będzie miało miejsce właśnie tam o tej godzinie. Serdecznie zapraszam na spotkanie z Marcinem Ortką. Fantastyka i książki dla dzieci. W ogóle niesamowity autor. Bardzo warto poznać tą barwną postać. Ilona Wiśniewska, kolejna autorka i na zakończenie Joanna Krzyżanek. 29 kwietnia, gala podsumowująca. I to jest coś, co robimy pierwszy raz. Pierwszy raz będziemy podsumowywali te dni. Zobaczymy, jak dużo osób wzięło udział, jakie wydarzenia się odbyły. Pokażemy zdjęcia. I będzie wtedy też z nami właśnie Joanna Krzyżanek. A Joanna Krzyżanek to jest... To jest taka osoba, która nie przestaje się uśmiechać, która potrafi wejść w interakcję z każdym dzieckiem i na każdym poziomie. I pamiętam, kiedyś robiliśmy też wydarzenia na Placu Kopernika. Joanna była zaproszona na godzinne warsztaty plastyczne wokół też Kury Adeli, jej takiej jednej z czołowych postaci. I Joanna Krzyżanek została z nami przez cały dzień. I cały dzień się bawiła z dziećmi. I miała z tego taką radość, że tą radość ją zarażała, dlatego pomyśleliśmy, że będzie idealną osobą na podsumowanie wtedy, kiedy spotkamy się też z dziećmi, z dorosłymi, z rodzicami, będziemy rozmawiać, jak to było, a też będziemy przeżywali wiele ciekawych atrakcji i z racji tego, że pierwszy raz chcemy to podsumować, to ja serdecznie zapraszam, bo będzie smacznie też. A czy literatura dziecięca i młodzieżowa faktycznie potrzebuje promocji? Czy musimy musimy szczególnie motywować młodzież i dzieci do tego, żeby czytały? Literaturę warto promować cały czas, a literatura dziecięca promuje się w sposób... wysoce zadowalające dla osób, które ją promują. Dlatego, że jest bezpośrednią informacją zwrotną zadowolenie dzieci i rodziców i osób uczestniczących czy w spotkaniach autorskich, czy w warsztatach, wydarzeniach. To jest taka radość z przeżywania i ja sam bardzo dużo pracowałem z dziećmi i przy literaturze dziecięcej bez przerwy, więc w zasadzie wiem, na czym to polega i tak trzeba to promować, żeby dzieci czytały, żeby dzieciom czytać też, bo mamy też książki, które czytać czy pokazywać dziecku można już od zera, tak? Od narodzin. Więc ten księgozbiór i ten kontakt z książką można budować od początku. I to jest ważne, bo później następuje w człowieku taki okres dosyć trudny, który my nazywamy dojrzewaniem. I wtedy nic dziwnego, że młodzież poszukuje innych realizacji innych pasji, też potrzebuje akceptacji w grupie. I książka nie do końca temu może sprzyjać. Natomiast jeżeli zaszczepimy to czytanie wcześniej, jeżeli pokażemy, że przez książkę można przeżywać światy, można poznawać nasz glob, można doświadczać emocji, można wejść, można też tak naprawdę nauczyć się, co jest dobre, co jest złe, to ta osoba wróci do czytania. Tak? Ona w pewnym momencie będzie chciała po tą książkę sięgnąć, bo książka jest też odpoczynkiem, jest relaksem, więc tak naprawdę na bardzo wielu polach nas rozwija. Również ćwiczy nasz mózg. No, mózg to jest mięsień, tak? Musimy go ćwiczyć. Czytanie ćwiczy i rozwija nasz umysł, dlatego naprawdę, drodzy rodzice, warto wspierać wasze dzieci i czytać z nimi od początku. A jak to jest z tą literaturą dziecięco-młodzieżową w przypadku dorosłych? Chodzi mi o takie ukryte przekazy, które rozumieją wyłącznie dorośli. No tak, przede wszystkim trzeba wiedzieć, że czytając książki dla dzieci, czytamy też je dla siebie. Rzeczywiście, to jest też tak, że coraz częściej możemy znaleźć w literaturze takie akcenty, które zrozumieją tylko dorośli, uśmiechną się pod nosem. No to jest taka kalka trochę z animacji, tak? No, zaczęła się od Shreka. Więc to mniej więcej w ten sposób wygląda. Jest też dużo książek, które zachwycają, które potrafią zachwycić dziecko i zachwycić dorosłego swoją formą. Są to książki pop-upy na przykład, które po otwarciu po prostu otwierają się w trójwymiarze. I są to też książki, które poruszają trudne tematy, ekologii na przykład. I możemy zobaczyć, co jest nad, a co jest pod oceanem. I to są książki, które też pomagają rozmawiać dorosłym z dziećmi. A też warto, myślę, skupić uwagę na tym, że często, no to jest właśnie śmiech z jednej strony przy czytaniu tych książek razem z dziećmi, ale często to jest też tak, że my chcemy czytać tą
literaturę dla dzieci, a potem się okazuje, że czytamy ją jeszcze raz dla siebie, bo znaleźliśmy tam ten przekaz autora, który jest kierowany do dorosłych. Oczywiście książki też wychowują. Ja mam takie swoje ulubione książki, które mówią o tym, co jest w życiu ważne. I my dorośli w tym pędzie życia gubimy te wartości, które chcemy zaszczepiać u dzieci, a sami gdzieś je zostawiamy. A literatura dla dzieci pozwala nam do tego wrócić. A Królik słuchał, to jest taka książka, która pokazuje, jak ważne jest po prostu kogoś wysłuchać. Nie narzucać swojego rozwiązania danego problemu, nie złościć się, nie podejmować innych działań, tylko po prostu przyjść i posłuchać. I to jest ta magia też książek dziecięcych, że kiedy dorosły ją czyta, to zaczyna rozumieć i wracać do tych wartości, które sam chce przekazywać, jak one właściwie są zbudowane, albo do tych, które pominął w ogóle. I one też potrafią wzbogacić człowieka już dorosłego o te przeżycia. One po prostu są głębokie. Tak? I mimo tego, że tam jest, no przede wszystkim dla najmłodszych tej ilustracji jest dużo, to nieraz jest tak, że w ilustracji jest zakorzeniony motyw dla rodziców. Tak? Ilustrator chce się skontaktować z dorosłym odbiorcą, nie tylko z dzieckiem, więc to jest książka do przeżywania rodzinnie. I naprawdę zachęcam serdecznie do tego, żeby po tą literaturę sięgać, bo to są wspólne przeżycia emocjonalne dla całej rodziny. Miejmy zatem nadzieję, że te rozpoczynające się Dni Literatury Dziecięco-Młodzieżowej będą ku temu pretekstem. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę, a moim Państwa gościem był Marcin Duda z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Ja też bardzo dziękuję i serdecznie Państwa zapraszam na 19 Dni Literatury Dziecięco-Młodzieżowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Zapraszam.